Styczeń to czas, gdy w kościele śpiewamy kolędy. Te były wyjątkowe bożeglarskie. Niezwykłe wydarzenie muzyczne gościła już po raz czwarty parafia pod wezwaniem Chrystusa Króla na Tarnobrzeskim Przywiślu. Co roku w tym kościele grają inne zespoły prezentujące różne nurty muzyki szantowej. W czwartej edycji koncertu z repertuarem kolęd wystąpił zespół Poszedłem na Dziób. Kolędy i pastorałki polskie są naprawdę piękne i dobrze się je wykonuje. Jesteśmy katolikami, dla nas tradycja też chrześcijańska, bożonarodzeniowa jest nam bardzo bliska i dobrze czujemy się też w tym repertuarze. Koncert to jest swego rodzaju modlitwą dla nas w tym momencie i jest czymś bardziej podniosłym niż koncert w knajpie na przykład. O kościele raczej nie myśli się, że mógłby być sceną. Pomysł śpiewania pieśni żeglarskich w kościele zrodził się, by pokazać jeszcze jeden wymiar kultury marynistycznej, która w Tarnobrzegu odradza się systematycznie od kilkunastu lat. Ale kiedy w 2008 roku Tadeusz Gospodarczyk jako szef jachtklubu Kotwica przyszedł do proboszcza Adama Marka, by ten wpuścił grających żeglarzy w kościelne mury, obaj nie wiedzieli, czy pomysł zagra. Żeglarze to przecież nie chór kameralny, ale przecież i oni śpiewają kolędy. To była dobra okazja, by pokazać żeglarzy z innej perspektywy. Z tej perspektywy właśnie świąt, atmosfery rodzinnej, trochę innego repertuaru, nie tego, który słyszymy nad jeziorem w lecie na festiwalu, czy słyszymy. Trochę zburzmy ten obraz żeglarza, który to czasami nie przebiera w słowach, jest rubaszny i lubi piwa się napić. Nie, pokażmy też, że jesteśmy sentymentalni, romantyczni. Też patrzymy do góry, bo wiemy, że ktoś nad nami czuwa, szczególnie my, żeglarze, którzy obcujemy z żywiołem, nawet takim małym, na takiej małej wodzie jak w Tarnobrzegu. Z roku na rok zasłuchanych przybywa i dzisiaj, patrząc na ich twarze, organizatorzy cieszą się, że Kościół oprócz bycia schronieniem dla wiernych, szukających pocieszenia w słowie, jest też mecenasem kultury, także tej marynistycznej. Bo skoro są żeglarze w Tarnobrzegu, to czemu by nie przychylić im także muzycznego nieba? Przecież Kościół to nie jest jakieś miejsce też wyłączone z życia, tylko też powinno dotykać całego życia. Żeglarstwo jest jedną z dziedzin też życia ludzkiego. Dla wielu jest to wielka pasja też i czasami jakiś też taki cel życia i dlatego myślę, że pod tym kątem też trzeba patrzeć zawsze na człowieka i dostrzegać te potrzeby. No a skoro są żeglarze w Tarnobrzegu, więc trzeba im też dać jakieś piękno też i właśnie poprzez te koncerty, które organizujemy. Najpierw zabrzmiały tradycyjne kolędy, potem autorskie pastorałki z płyty zespołu, a na koniec w mniej oficjalnej części szantowej lider zespołu Marcin Magdziar zaprosił publiczność w muzyczny rejs. Było słychać, że męska część zespołu to żeglarze z krwi i kości, z tą różnicą, że tym razem wystąpili w garniturach, co się im nie zdarza zbyt często. My pływamy od 92 roku, czyli już ponad 20 lat. Łatwiej oddać klimat tych piosenek, że jeżeli się było na tym morzu, jeżeli się było na tym jeziorze, gdzieś na tej wodzie. W kościele się śpiewa świetnie, jest świetna akustyka, więc jeśli chodzi o tą stronę taką artystyczną, to zdecydowanie w kościele się śpiewa bardzo dobrze. Kolejny koncert w kościelnych murach już za rok o styczniowej porze.